każda władza w kościele to służba, więc najważniejszą rzeczą to jest to, że to ja chcę być dla nich. Odpowiadać na ich potrzeby, na to, czego potrzebują, czego szukają. Jednocześnie gdzieś próbujemy szukać też nowych sposobów mówienia o Chrystusie, nowych sposobów odpowiadania na potrzeby małżeństw, na to, czego szukają, czego potrzebują dzisiaj. Próbujemy też szukać tego, o czym mówi papież Franciszek, wychodzenie gdzieś na peryferia do tych może małżeństw, które gdzieś pogubiły się, albo małżeństw, które nie są małżeństwami sakramentalnymi, nie są małżeństwami, a szukają swojego miejsca w Kościele, czy szukają Pana Boga, czy są na drodze poszukiwania Pana Boga, który może się też zakończyć dla nich zawarciem sakramentu małżeństwa. Stąd taka zachęta do tego, by mówić, czego potrzebujemy, czego szukamy, zanim wyjdziemy z jakąkolwiek ofertą formacyjną czy rekolekcyjną. Chcemy najpierw posłuchać tego, co mówi się w kręgach, tego, jakie są potrzeby dzisiejszego małżeństwa. Na pewno jest to potrzeba pracy nad komunikacją, na pewno jest to potrzeba nowego usłyszenia o Chrystusie, czy nowego głoszenia Chrystusa, czy poszukiwania narzędzi, które pomogą nam żyć wiarą na co dzień.